W widoku głównym w module analiza widoczności dostaniesz ogólne informacje na temat widoczności badanej strony. Nasz indeks zawiera ponad 19 milionów fraz oraz 5 milionów domen. Swoją pracę w module analiza widoczności rozpocznie od wpisania domeny, której widoczność w Google chcesz przeanalizować. Wpisz adres oraz dobierz rodzaj dopasowania. Wybierz dopasowanie z gwiazdką, jeśli chcesz zbadać widoczność całej domeny, łącznie ze wszystkimi jej subdomenami. Dopasowanie bez gwiazdki, jeśli chcesz zbadać tylko widoczność domeny i jej katalogów, z pominięciem subdomen. Po chwili otrzymasz ogólny raport widoczności badanej domeny. Jeśli zamierzasz częściej analizować daną domenę, dodaj ją do ulubionych domen. Kategorie są miejscem, w którym pogrupowaliśmy domeny z naszej bazy w ponad 400 kategorii. W raporcie zobaczysz kategorie, do których przyporządkowaliśmy wpisaną przez Ciebie domenę. Są to kategorie najbliższe tematycznie danej domenie. Z technologii dowiesz się, czy dana domena ma wpięty pixel Facebooka, Google Analytics, WordPress i inne technologie. Jest to przydatna funkcja, zwłaszcza gdy chcesz podejrzeć konkurencję i porównać stosowane praktyki. Poniżej znajduje się historia widoczności. Sprawdzisz tutaj ilość fras, na jakie dana domena wyświetla się w top 3, czyli na pozycjach 1, 3. Top 10 czyli na pozycjach 1.10 i Top 50 czyli na pozycjach 1.50 w wynikach wyszukiwania. Dodatkowo w pasku znajduje się informacja o współczynniku widoczności, koszcie reklamy w Google Ads na frazy, na które jest widoczny oraz miejsce jakie zajmuje w rankingu kategorii. Na wykresie sprawdzisz jak dany serwis był widoczny w Google w wybranym czasie. Możesz wybrać czy chcesz przeanalizować raport tygodniowy czy dzienny. Widok dzienny zawiera analizę w bazie 2,5 miliona słów, które mają więcej niż 50 wyszukiwań w miesiącu. Widok tygodniowy opieramy na bazie 19 milionów słów z minimum 10 wyszukiwaniami w miesiącu. Wykres możesz dodatkowo poszerzyć o dane dotyczące widoczności Top 3 i Top 50 oraz dodać do porównania domeny wybranych konkurentów. W sekcji zmiany sprawdzisz największe wzrosty i spadki pozycji dla badanej domeny. Kluczowa będzie dla ciebie metryka zmiana pozycji. Dzięki niej dowiesz się o tym, jak zmieniła się pozycja badanego przez ciebie serwisu na daną frazę w porównaniu do ostatniego poniedziałku. Jeśli chcesz zobaczyć pełną listę fraz, przejdź do raportu wzrosty spadki lub kliknij w pełne wyniki na końcu tabeli. W sekcji kluczowe frazy znajdziesz frazy, na które domena jest widoczna w Top 50, posortowane po aktualnej widoczności. Dzięki temu zestawieniu szybko sprawdzisz, z których fraz domena pozyskuje największy ruch. Wykres sezonowości aktualizowany jest co tydzień i pokazuje, jakich zmian w ruchu możesz się spodziewać przy obecnych pozycjach swojego serwisu w konkretnych miesiącach. Na wykresie widać dwie metryki. Wykres zielony pokazuje odchylenie od średniej w danym miesiącu. Jeśli słupek jest ponad średnią, to oznacza, że przy zachowaniu obecnych pozycji możesz spodziewać się naturalnego wzrostu ruchu z organicznych wyników wyszukiwania. Wykres niebieski pokazuje całkowity potencjał Twoich słów Stop 10 w danym miesiącu. Ostatnim elementem podsumowania w analizie widoczności jest konkurencja. Na wykresie możesz przeprowadzić porównanie konkurencji pod względem liczby wszystkich fraz kluczowych, na które widoczny jest konkurent oraz liczby konkurencyjnych słów kluczowych. Konkurencyjne słowa to frazy, na które domena konkurencyjna widoczna jest w top 10, natomiast Twoja domena w top 50. Są to zatem frazy, z których domena konkurencyjna potencjalnie zabiera Ci ruch. Wszystkie słowa to całkowita liczba fraz kluczowych, na które domena konkurencyjna jest widoczna na pozycjach 1, 50. W kolejnych instrukcjach pokażę Ci, w jaki sposób skorzystać z raportów w analizie widoczności. Przejdźmy do raportu pozycje.